Jeśli chodzi o relikwie, to one w kościele były zawsze, dlatego że wolno było w dawnych wiekach odprawiać msze święte w sposób uroczysty tylko na ołtarzu, w którym były relikwie świętych. Później Sobór Watykański II zmienił ten przepis, że nie musi być relikwii w kościele, ale kult relikwii, czyli jakieś części ciała czy rzeczy związanych ze świętą osobą, zawsze w kościele istniał. I mając na uwadze wielkie zasługi kardynała Wojtyły dla tej części Krakowa, która się nazywa Nową Hutą, i dla tego kościoła, który nazywa się Arką Pana, prosiłem księdza kardynała Stanisława Dziwisza o relikwie krwi dla naszej świątyni. W czasie operacji, transfuzji, przy wymianie krwi Ojca Świętego Jana Pawła II, pewną ilość krwi zatrzymano w ampułkach w szpitalu. Jedną z tych ampułek zabrał ksiądz, wtedy arcybiskup Dziwisz, a druga została w szpitalu i została podarowana później, po śmierci Jana Pawła II, Watykanowi i jest w Watykanie u Ojca Świętego. A ta pierwsza, którą wziął ksiądz kardynał Dziwisz, jest przez niego rozdawana tym, którzy o to poproszą, z jakimś mądrym uzasadnieniem. I te relikwie krwi otrzymaliśmy, a uroczyście wprowadziliśmy je do kościoła naszego dopiero we wrześniu. I te relikwie stoją w grocie Matki Bożej Fatimskiej, a z drugiej strony są relikwie dzieci fatimskich. To są ci najwięksi czciciele Matki Bożej Fatimskiej, pierwsi, którzy wysłuchali orędzia. I Jan Paweł II, który temu orędziu był wierny i jak wiemy, sam dopuścił do otwarcia tak zwanej trzeciej tajemnicy fatimskiej. Znajdujemy się w Nowochódzkim Samorządowym Przedszkolu nr 151 z oddziałami integracyjnymi na krakowską nutę. I zaczynamy. Pęku! W przedszkolu przebywa 140 dzieci, prowadzimy 6 oddziałów, w tym 2 integracyjne. Do oddziałów integracyjnych zapisywane są dzieci na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W każdym z oddziałów integracyjnych jest 20 osób, w tym 5 dzieci z orzeczeniami. Do przedszkola uczęszczają dzieci z autyzmem atypowym, z niedosłuchem, z problemami ruchowymi, z zespołem Aspergera i z innymi schorzeniami, również takimi zdrowotnymi, niekoniecznie związanymi z psychiką. W oddziałach integracyjnych pracuje 2 nauczycieli, którzy prowadzą oddział od rana do popołudnia, i nauczyciel wspomagający, który pomaga dzieciom osiągać te same cele, które osiągają dzieci zdrowe na zajęciach czy w ciągu całego dnia. Bartuś, które ubranie będzie potrzebne? Które założymy, kiedy będzie padał deszcz? Co nam będzie Na pewno to. Co to jest, Bartuś? Parasol, a podziel na sylaby ten wyraz. Parasol. Jeszcze raz razem. Parasol. Na początku były tylko 2 rodzaje ptaków, może 3 paliste papuszki, jakieś harfeńskie, jakiś tam kolorowy, różowy ptaszek. Natomiast to się poszerzyło, teraz jest ponad 200 gatunków ptaków, wiele papug sprowadzonych z całego świata i tym się zajmują nasi hodowcy, powiększają. Wojciech Jeleń. Panowie, Wojciech Jeleń, który zajął w Kanarkach czerwono-czarnych miejsce 2. Gratulujemy koledze. Od niedawna należy do związku. Wspaniale się spisuje. Mamy tutaj papugę Żako, Kaśkę, która jest wyhodowana tak, że ona nie gryzie, jest papugą oswojoną.
Można to w domu trzymać. To jest jedna z droższych papug. Mamy nimfy, które są bardzo niby ptaki nieduże, ale potrafią dotkliwie uszczypać i zrobić krzywdę człowiekowi. Czerwone kanarki lipochromowe, białe kanarki. To są kanarki glostery. To jest gloster z koroną i jest drugi gloster konsort, czyli bez korony. Mamy jeszcze kanarki harceńskie. Kanarki harceńskie, które przede wszystkim to są wysokiej klasy śpiewaki i zajmują miejsce z reguły w konkursach śpiewaczych. Mamy również ryżowca. Ryżowca, który jest rozmnażany jak bez żadnych problemów, natomiast jak u nas wróbel, tak one są pospolite w Australii. Tu są też amadyny wspaniałe. Wielu hodowców zaczęło hodować ze względu na ich kolor. Rozella jest pięknym ptakiem, ale potrzebuje dużego pomieszczenia i dużej wiedzy hodowlanej. Kanarkiem, który ostatnio wchodzi na rynek, to jest kanarek kobaltowy. To są kobalty, które dopiero są wprowadzone u nas w kraju w większym zakresie.